do wyciągnięcia są pewne wnioski, to co już mówiłem, sposób budowania drużyny, podejście może i władz Pogoni do niektórych rzeczy, nie sprzedawanie piłkarzy za wszelką cenę, jeśli tylko się pojawia oferta miliona euro, ale zmienić troszkę budowę tego zespołu. Witamy tuż po ostatnim gwizdku finału Pucharu Polski. Nie wiem, czy będziemy słyszeć, ale jest ze mną Jerzy Chwałek. Witam Cię, Jurek. Dzień dobry, witam. Jurek, który mieszka w Szczecinie, jest korespondentem Sport Expressu. Oczywiście krajowo traktuje często piłkę, ale jest ze Szczecina, więc dużo o Pogoni nam zaraz powie. Mateusz Wysokiński, również dzień dobry. Dzień dobry, cześć, witam wszystkich. Człowiek będący na miejscu w Warszawie. Mateusz, na razie oddam głos Jurkowi. Jurek, przyjechałeś do Warszawy. Nie wracasz z pucharem. Dlaczego tak się stało, twoim zdaniem? No cóż, Pogoń myślę, że jednak w pewnym sensie nie wytrzymała presji troszkę tego meczu, bo gdybyśmy tak przeanalizowali to, co się działo, wydaje mi się nawet, że Wisła chyba bardziej zasłużyła na to zwycięstwo. Oczywiście okoliczności były, jakie były. Bramka strzelona w 99 minucie. Niemniej sytuacje niewykorzystane przez Wisłę w pierwszej połowie. Pogoń, jedna rzecz, że nie wytrzymała presji, krótka ławka tego zespołu daje się we znaki. Nawet dzisiejsze zmiany, które były robione, nie dawały już kompletnie nic. Jest 11, 12 piłkarzy do grania, reszta odstaje. Co charakterystyczne, mówimy, że Wisła jest drużyną obcokrajowców, a dzisiaj to w Pogoni było tylko 3 Polaków, a w Wiśle 5 w wyjściowym składzie. Zdecydowanie można się zgodzić z pewną tezą, że presja pętała nogi. Czy ty to też tak widziałeś? Mi się wydaje to samo co Jurkowi, że rzeczywiście Wisła Kraków zasługiwała na zwycięstwo, bo rzeczywiście była stroną lepszą w pierwszej połowie, bardziej atakowała, dziś bardziej szukała swoich sytuacji, a Pogoń szczególnie w końcówce po strzeleniu bramki jakby zupełnie odpuściła mecz i Wisła zaczynała wykorzystywać te sytuacje, które jej się po prostu nadarzały. Mimo tego, że jest to drużyna, która gra w pierwszej lidze, to rzeczywiście pokazała klasę, no i Pogoń Szczecin gdzieś cierpi na syndrom polskiego Tottenhamu Hotspur, czyli duży klub, ale niestety bez sukcesów. Przykro mi, Jurku, ale no nie tym razem. Tak, będę przeskakiwał. Warszawa, Szczecin, Jurku, to chyba był najważniejszy mecz Pogoni w historii, na pewno tej najnowszej. Już nie chcę się cofać do początku wieku i przegranego w końcówce sezonu tytułu. Jak może teraz Szczecin zareagować na tą porażkę? No jest to na pewno trudny moment dla Pogoni, dla tych kibiców, którzy tutaj fantastyczne widowisko, ale na trybunach stworzyli. Bardzo trudny moment w Pogoni, bo zajmuje aktualnie, żebym nie pomylił, 7 miejsce w lidze. Jeszcze teoretycznie jest szansa na podium czy na europejskie puchary, ale podnieść się po takim meczu będzie na pewno ciężko. Natomiast no, już tak analizując bardziej, do wyciągnięcia są pewne wnioski. To, co już mówiłem, sposób budowania drużyny, podejście może i władz Pogoni do niektórych rzeczy, nie sprzedawanie piłkarzy za wszelką cenę, jeśli tylko się pojawia oferta miliona euro, ale zmienić troszkę budowę tego zespołu, postawić na bardziej na ludzi, na Polaków, na Szczecinian, którzy związani są z tym miastem, a ci najlepsi byli w ostatnich latach sprzedawani, jak wiemy. Kacper Kozłowski, prawda, Adrian Benedyczak, jeszcze bym kilka nazwisk mógł wymienić. Najgłośniejszy faktycznie to może być wątek. Zapytam o Adriana Przyborka, bo póki był na boisku, to naprawdę mógł się podobać. Asysta przy golu. Myśmy sobie tu mówili, że to jest człowiek, który był bohaterem pucharu, tak, tym Barku 6 lat temu. No właśnie, to jest chyba taki przykład, że warto na takich ludzi stawiać. Niejako potwierdziło to twoją tezę teraz. Zdecydowanie warto stawiać, ale nie można też za szybko sprzedawać, prawda? Wiemy, że Kozłowski odszedł w wieku niespełna 18 lat. Ja się boję, że Przyborek jeszcze po jednej, może nie teraz, ale po kolejnym dobrym sezonie może być tym kolejnym sprzedanym. A moim zdaniem to nie jest droga do budowy zespołu. Okej, są piłkarze pozyskani, którzy prezentują, ale za dużo jest przeciętności nie tylko w Pogoni, ale w polskiej w ogóle lidze, zagranicznej. Słówko, Mateusz, o Wiśle Kraków, zwycięzca tego pucharu. Co ci się w Wiśle najbardziej podobało? To, że się pewnie nie poddali, to na pewno, ale także to, jak rozpoczęli dogrywkę i nie pękli w defensywie, nie? Znaczy, bo w ogóle podobało mi się ich nastawienie od pierwszej minuty meczu, bo w zasadzie to Wisła nie była faworytem ani na chwilę tego meczu tak naprawdę. Znalazła się w tym finale Pucharu Polski.
nie wiem, rękę założył za Wisłę, że się znajdzie w finale Pucharu Polski, to z tą ręką wylądował, ale to nie było takie pewne. Natomiast generalnie rzecz ujmując, Wisła Kraków ma swoje problemy, zmaga się z tym, że no nie ten awans do Ekstraklasy nie jest tak naprawdę pewny. Tutaj wszystko jest na takiej skrajnej w pierwszej lidze i może Leszek Królewski mówi, że będą premie, jeśli awansują tylko do Ekstraklasy za Puchar Polski. No to jeśli awansują, to gratuluję, bo zobaczyć drużynę z pierwszej ligi w europejskich pucharach to będzie naprawdę piękna sprawa. Tak, tak, tak. To będzie naprawdę piękna sprawa. Generalnie rzecz ujmując, jeśli zobaczymy Wisłę w roli takiego Birmingham City albo Alemannia Aachen, czyli z niższego poziomu rozgrywkowego do europejskich pucharów, ale jeśli awansują do Ekstraklasy, to może właśnie na tym optymizmie, który się tutaj narodził na Stadionie Narodowym, bo zostało jeszcze trochę sezonu, można to ugrać. Dobra, Wisła Kraków w Lidze Europy, a czy Pogoń Szczecin będzie w pucharach w następnym sezonie? Już tak tytułem końca? Myślę jednak, że będzie bardzo ciężko. Zbyt wąska głębia składu, prawda? Ja nie wiem, czy tutaj w jakim stanie osobowym Pogoń wróci do Szczecina po tym meczu. Tutaj cierpiący Aleks Gorgoń. Pamiętajmy, że w poniedziałek mecz z Puszczą i Pogoń wcale moim zdaniem nie musi tego meczu wygrać. Zostaną jeszcze trudne mecze z zespołami walczącymi o puchary. Z Rakowem i z Górnikiem Zabrze. Przykro mi to troszkę mówić, ale nie widzę Pogoni w tym sezonie w pucharach, zdecydowanie nie. Poza pierwszą trójką w lidze, a tylko pierwsza trójka w tym momencie daje puchary. To teraz tylko czekać, sprawdzić, jak te słowa wszystkie się potwierdzą. Ze Stadionu Narodowego byliśmy dla Państwa, dziękuję bardzo i do zobaczenia.